Będziemy słuchać Bożego Słowa. Ja chciałbym przez chwilę, żebyśmy pochylili głowy i przez chwilę jeszcze się pomodlili. Panie, tak modlę się, abyś mówił do każdego z nas, abyś mówił do mojego serca i do naszych serc. Dziękujemy Ci za już przekazane Słowo na tym miejscu. Dziękujemy Ci za społeczność wokół Twojego stołu. Dziękujemy Ci, że jako Kościół możemy być zjednoczeni w Tobie, przez Ciebie. Tak błogosław Słowu Twojemu teraz, Panie. Niech ono głęboko dociera do naszych serc. Amen. Jest dobrą rzeczą słuchać Ewangelii Jezusa Chrystusa. Kiedy na początku było wprowadzenie i mogliśmy widzieć tego człowieka Jaira i mogliśmy widzieć tą kobietę, która cierpi płynienie krwi. I mogliśmy widzieć tą desperację. To ogromne pragnienie, żeby dotknąć się Pana i Jego mocy. Ja myślę, że kiedy przychodzimy na zgromadzenie, powinniśmy przychodzić z takim oczekiwaniem, z taką desperacją. Chcę się dotknąć w tym zgromadzeniu obecności Boga. Chcę doświadczyć Jego realności. Moi drodzy, myślę, że świat dużo słyszy o Bogu, dużo słyszy o Bogu. Dużo słyszy o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest dobrą rzeczą, bo Ewangelia ma być głoszona na świadectwo wszystkim narodom, zanim przyjdzie Jezus Chrystus. I niektórzy będą ją przyjmować, niektórzy będą ją odrzucać, ale ona ma być głoszona. Amen. Ona ma być zwiastowana. Natomiast sądzę też, że bardzo ważne jest, aby świat nie tylko słyszał o Bogu i o Jezusie. Ale świat potrzebuje widzieć Boga działającego w nas i przez nas. Widzieć Boga działającego w twoim i w moim życiu. Tak zadałem sobie pytanie: czy chciałbym, czy chciałbyś i czy ja chciałbym, aby ludzie byli takimi, jakimi my jesteśmy, jakim ty jesteś, jakim ja jestem. Czy chciałbym, żeby ludzie patrząc na mnie ode mnie uczyli się Chrystusa, jak Kim Chrystus tak naprawdę jest, patrząc na Twoje i na moje życie, czy go będą widzieć, żeby uczyli się wiary, posłuszeństwa dla Jego słowa, modlitwy, czasu spędzanego z Bogiem. Czy będą widzieć, jak pali się w nas, we mnie, w Tobie ogień Bożej Miłości i Mocy Ducha Świętego. Czy przez Słowo i modlitwę, zaufanie Chrystusowi wnosimy do życia innych ludzi, ten Boży rodzaj życia, tą świadomość tego, kim Bóg jest dla nas. I chciałbym dzisiaj to zwiastowanie zatytułować tak generalnie: Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o coś daleko więcej w tym wszystkim, w kogo wierzymy, komu zaufaliśmy. W liście do Rzymian w 11 rozdziale 36 wierszu czytamy następujące słowa: Z niego bowiem przez niego i w nim jest wszystko jemu chwała na wieki. Amen. Inne tłumaczenia tekst Nowego Przymierza podaje z niego, przez niego i dla niego jest wszystko. Chodzi o Boga. Chodzi o Boga. Chodzi też o Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdyż to wyrażenie jest użyte wobec Ojca, wobec Boga i wobec Jezusa Chrystusa. Z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko, drodzy. Tak więc, kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, możemy zauważyć, że tak naprawdę wszystko to, co rozgrywa się, nie rozgrywa się ze względu na mnie, na Ciebie, ale ze względu na samego. Żywego Boga. W drugim liście do Koryntian czytamy w piątym rozdziale, w wierszu piętnastym takie słowa. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został skrzeszony. Umarł za wszystkich. Czyli skoro za wszystkich, to znaczy, że za ciebie, za mnie za tych siedem i więcej miliardów ludzi, którzy są na świecie, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie. Nie żyli już dla swoich własnych celów i swoich własnych pragnień, ale aby żyli dla tego, który za nich umarł. Wszystko przez niego, dla niego. Z niego, przez niego i dla niego zostało, zostało stworzone. Moi drodzy, to dlatego powinniśmy Bogu oddawać wszelką chwałę. Wszystkim tym, kim jesteś, co robisz, co posiadasz, tym wszystkim człowiek powinien wielbić swojego Boga, swojego Stwórcę i swojego Zbawiciela, bo On jest Bogiem. Biblia uczy nas, że pycha idzie przed upadkiem. Ale Bóg wywyższa pokornych ludzi. Bóg wywyższył w ten sposób Mojżesza, Bóg wywyższył w ten sposób Józefa. Pamiętacie, od więzienia, od posądzenia o najgorsze rzeczy, nagle Józef zostaje wywyższony jest drugim po faraonie. Ale pierwsze jest uniżenie. A później dopiero Bóg jest tym, który wywyższa. W czwartek mówiliśmy o Chrystusie, który tak bardzo się uniżył aż do śmierci to do śmierci krzyżowej a bóg wielce go wywyższył ponad wszelkie imię ponad wszelkie stworzenie aby na imię jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie na ziemi i pod ziemią cały świat duchowy anielski cały świat na ziemi wszelkie duchy ludzi umarłych wszyscy mają Wyznać, że Jezus jest Panem i wszyscy mają pokłonić się i będą musieli pokłonić się przed Jezusem, Chrystusem, Zbawicielem świata. Ale zanim przychodzi wywyższenie, przychodzi uniżenie. Jezus dobrowolnie się uniżył, abyś, aby nas ratować, aby nas zbawić. Tak więc zwróćmy uwagę, że tutaj nie chodzi o nas. Chrystus przyszedł, aby ratować nas. I był gotów oddać swoje życie, po to, abyś ty i ja mogli, abyśmy mogli tak samo jak on ratować innych. Abyśmy mogli oddawać Bogu chwałę i ratować innych. My często myślimy o sobie, ale teraz, kiedy znalazłem się w Chrystusie, już nie żyję dla siebie i dla swoich celów. Chodzi o coś daleko więcej. Chodzi o to, żeby moje życie, to kim jestem, uwielbiło Boga, ale też, abym aby przez moje życie Bóg mógł dotykać innych ludzi, aby mogli pojednać się z Bogiem i być uratowanymi. Chrystus chce działać w nas. Chce żyć w nas, chce działać w nas w taki sposób, abyśmy przez jego życie w nas uwielbili Boga tak jak on jest tego godzien. Abyśmy mogli pozwolili jego słowu żyć w nas. Pozwolili Duchowi Świętemu, aby mógł się Tobą i mną posłużyć. I wierzę, drodzy, jestem na tysiąc procent tego pewien, że Bóg chce posługiwać się każdym swoim dzieckiem. Każdy z nas został przez Boga odkupiony z grzechów, uczyniony nowym stworzeniem, abyśmy Jemu służyli i przynosili owoc upamiętania i żywej wiary. To wszystko Bóg rozpoczyna w Tobie i we mnie. Sprawcą zmian w życiu człowieka jest Bóg. Jeśli jest Bóg, to te zmiany są dobre. Amen. Jeżeli sprawcą zmian w Twoim i moim życiu jest Bóg, to te zmiany są dobre, bo Bóg zawsze prowadzi nas do dobrych rzeczy, do najlepszych rzeczy. Moi drodzy, żywa wiara. Ukierunkowana jest na to, czego jeszcze nie ma, na przyszłość. Ona się spodziewa, ona coś widzi, czego jeszcze normalnie człowiek nie może zobaczyć. Przez wiarę kupiliśmy ten budynek. Przez wiarę ten budynek remontujemy, tak? Przez wiarę możemy oglądać coś, co Bóg czyni, do czego się Bóg przyznaje, dlatego że postanowiliśmy razem zaufać Bogu. Przez wiarę. Słowo Boże nam mówi, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, jest dowodem tego, czego nie widzimy. A więc Bóg oczekuje od nas, że będziemy ludźmi wiary, że będziemy ludźmi, którzy mają dobre oczekiwania tego, co wydarzy się dziś, jutro i w przyszłości. Tak, tak właśnie wygląda wiara. Wiara wierzy Bogu dzisiaj, ale wierzymy Bogu też odnośnie jutra, naszego życia i odnośnie wieczności. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Pewnością. Dosłownie w języku greckim to jest powiedziane, że ona jest tym fundamentem, jest jakby czymś materialnym w sercu człowieka wierzącego. I pozwala wypełnić się temu wszystkiemu, czego ty i ja spodziewamy się od Boga. Czego spodziewamy się w oparciu o Jego święte słowo? To jest wiara. Tego jeszcze nie widać, tego jeszcze namacalnie, jakby nie masz, ale ty już przez wiarę wiesz, że tak właśnie jest, bo Bóg mówi w swoim świętym słowie. Czego spodziewasz się w życiu? Czego ja spodziewam się w życiu? Czego spodziewam się z tej mojej społeczności i relacji z żywym Bogiem? Czego spodziewam się i co chcę widzieć w swoim osobistym życiu, co chcę widzieć w moim, w moim domu, w mojej rodzinie, w moim zborze, co chcę widzieć w moim mieście. Moi drodzy, tu nie chodzi o nas. Nie chodzi o to, żeby nam było wygodnie, żeby nam było dobrze. Tu chodzi o to, aby Bóg, Bogu oddana była naprawdę chwała, aby Bóg mógł posłużyć się Tobą i mną dla ratowania tych, którzy idą na wieczne zatracenie. Możecie powiedzieć Amen? Tu o to chodzi. Czasami chrześcijanie, jakby mówią, fajnie, nam jest dobrze. Ja jestem zbawiony, mam swoje miejsce, mam swój kościół, mam swój zbór. A Bóg mówi: Jesteś zbawiony nie dla siebie samego, ale jesteśmy zbawieni, aby Bogu była oddana chwała, i aby Bóg mógł mnie używać w taki sposób, aby ludzie byli ratowani od wiecznego potępienia, zatracenia, tak jak Bóg mnie uratował. Dlatego Paweł pisze do Tymoteusza: roznieć na nowo dar łaski, rozpal na nowo to, co Bóg włożył w twoje serce. Tymoteuszu, zrób wszystko, bo przecież bracia, ja sam kładłem na ciebie ręce, abyś był obdarowany darami Ducha Świętego. Nie pozwól temu zgasnąć, temu Bożemu ogniu w tobie, który się palił. Muszę zadać sobie pytanie: jakie owoce wydają? Moi drodzy, dobre drzewo rozpoznaje się po dobrych owocach. Bóg chce widzieć w tobie i we mnie dobre serce i dobry rodzaj życia. Spójrz na swoje życie, jego owoce. Spójrzmy tak od czasu do czasu i zadajmy sobie pytanie: może trzeba coś zmienić, albo pozwolić Bogu na zmiany w moim życiu, że dalej właściwie tak nie mogę żyć? Potrzebujemy czegoś więcej i więcej. Napełniajmy swoje serca dobrymi rzeczami. Niech popłyną z obfitości w obfitość dla dobra innych i dla chwały Boga. Moi drodzy, Reinhard Bonke, on jeszcze żyje, jeden z największych ewangelistów XX wieku. Żyje? Reinhard Bonke już nie? O, oh, sorry, tak? Okej, okay. Wojtek, dzięki. W każdym razie Reinhard Bonk, jeden z największych ewangelistów. W, w roku 1968 do 74 prowadził korespondencyjną szkołę biblijną w Afryce. Co miesiąc potrzebował zaledwie, w cudzysłowie mówię, zaledwie 30 dolarów, żeby zapłacić czynsz za biuro tej szkoły biblijnej, którą prowadził. 30 dolarów. Dzisiaj Patrzysz 30 dolarów, to właściwie co to jest? Ale w tamtym czasie, także w naszym kraju, 30 dolarów to była pensja miesięczna, za którą mogłeś wyżywić siebie i całą swoją rodzinę. Za 30 dolarów. I on mówi: Ja nie mam pieniędzy na czynsz. I przychodzi ostatni dzień, kiedy ma zapłacić, a on nie ma pieniędzy. I woła do Boga i modli się: Boże, Daj mi środki, daj pieniądze. Nie, nie, nie mam pieniędzy, aby zapłacić. I tak idąc do swojego domu, do swojego mieszkania, modli się, idąc drogą, i nagle Duch Święty zaczyna do niego mówić. A gdybym dał ci milion dolarów, nie trzydzieści, ale milion dolarów. Czy Bóg mógł mu dać milion dolarów? Mógł. A gdybym dał ci milion dolarów? I on tak zaraz mówi: Moje serce zaczęło bić w szybkości formuły 1. Co ja bym mógł zrobić? I nie myślcie sobie, że on myślał teraz, co sobie może kupić. Co mógłbym zrobić za ten milion dolarów? On mówi: Ja bym mógł zbombardować Ewangelią cały świat za ten milion dolarów. On nie myślał o domu, o samochodach. On mówi: Ja bym mógł głosić Ewangelię. Na całym świecie. I tak idzie i myśli na tym, i nagle mówi: Boże, nie chcę miliona dolarów. Ja chcę milion dusz, które będą wyrwane z piekła i znajdą się w niebie. Boże, daj mi milion dusz, a Duch Święty mówi: dam Ci. Wiecie, tu nie chodzi o nas. O naszą wygodę, o to co będziemy mieli czy czego nie. Tu chodzi o coś dużo więcej. Chodzi o to, aby wola Boża, plan Boży, dzieło zbawienia dokonywało się w życiu ludzi wokół nas. Nie chodzi o Ciebie. Wtedy Duch Święty on tak pisze, to jest jego świadectwo. Powiedział mi: Ty wyludnisz piekło i skierujesz tych ludzi do nieba. Drodzy. Jakie są tęsknoty w Twoim i w moim sercu? O czym myślisz w ciągu dnia? Nad czym płaczesz w ciągu dnia? Czy myślisz o pracy, co będziesz jadł, co może kupisz, co jeszcze zdobędziesz? Czy jest tam choćby trochę płaczu, modlitwy, błagania? Boże, daj mi chociaż jedną duszę, którą mogę przyprowadzić do Ciebie. Boże, rozpal Twój ogień w moim sercu, dlaczego ja tu żyję jeszcze? Nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Boga i dla ratowania tych, którzy potrzebują Jezusa. On powiedział takie zdumiewające słowa: Musimy wiedzieć, jak wyciągać ludzi z błota. Jak oczyszczać ich drogocenną krwią Jezusa? Jak uzyskać pewność i potwierdzenie Ducha Świętego? Są to potężne sprawy. Kochani, żyjemy dla niesamowicie zaszczytnych celów, i wielkie zadanie jest postawione przed Kościołem Jezusa Chrystusa, tutaj na ziemi. Im bliżej, im bliżej jest jego przyjście kościół musi być wypełniony jego winnica pracownikami. Pamiętacie przypowieść Jezusa z Ewangelii Mateusza 20 rozdziału. Jest ostatnia godzina, zanim winnica zostanie zamknięta, a gospodarz wychodzi jeszcze na rynek i pyta: Dlaczego bezczynnie tutaj stoicie? Co wy robicie? Chodźcie na tą ostatnią godzinę. I chcę powiedzieć, że w tym ostatnim czasie, zanim Chrystus powróci, jeszcze będzie najwięcej pracowników. I Bóg chce mieć najwięcej pracowników, chce mieć Ciebie i mnie, którzy stoją w tym wyłomie i zdobywają dusze i ratują dusze do Bożego Królestwa. I Bóg chce użyć Ciebie i mnie, bez względu na to, jak ludzie reagują, jak, co ludzie robią. Ty i ja mamy obowiązek dawać świadectwo. Oto Jezus przychodzi. Czy jesteś przygotowany na spotkanie z Nim? Czy masz pokój Boży? Czy masz pewność zbawienia, czy nie? Kto to ma głosić? Kochani, nie ma większego poselstwa na tej ziemi, nie ma większego zadania, nie ma większej odpowiedzialności, jak ta, która spoczywa na nas, na kościele Jezusa, Chrystusa, na tych, którzy zaufali Jezusowi. Ten ogień, on palił się tak mocno w jego sercu. On mówi: Boże, daj mi Afrykę. I Bóg dał mu widzenie, jak Afryka zaczyna płonąć od południa na północ. Rozlewa się płomień i rozpala całą Afrykę dla Chrystusa. On mówi: Daj mi Afrykę, Boże. Tam jest 450 milionów ludzi. W roku 1991 w Lomie, stolicy Togo, to jest zachodnia Afryka. On mówi: Tak, Pan czynił niezwykłe rzeczy. Na 435 tysięcy mieszkańców w tym mieście Loma, stolicy Togo, na jedno spotkanie ewangelizacyjne przyszło 200 tysięcy ludzi. Na jedno spotkanie przyszło 200 tysięcy ludzi. Podczas jednego tygodnia nawróciło się na innych ewangelizacjach około 500 tysięcy ludzi. Na jednym nabożeństwie potrafił. Duch Święty, on nie on, on mówi: Ja tylko jestem narzędziem. Przychodziło ponad milion ludzi, aby słuchać Ewangelii. I zdarzało się, że na jednym nabożeństwie milion ludzi było gotowych oddać życie dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, w tym samym czasie, w 1991 roku, w tym samym czasie, y, główne wiadomości stolicy. Główne wiadomości w telewizji tego państwa Togo nie podawało informacji o wojnie w Zatoce Perskiej. Jak tylko ludzie włączyli telewizję wieczorem, to szły informacje i reportaże z ewangelizacji, którą prowadził Reinhard Bonnke. Ludzie dawali świadectwa o uzdrowieniach chromych, głuchych, a dopiero później pojawiały się jakieś newsy, informacje o wojnie w Zatoce Perskiej. Kiedy otworzyłeś. Telewizję w, w Polsce, w Europie, to pierwszy news to była wojna w Zatoce Perskiej. Ani słowa o ewangelizacjach, a tam było odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że z, był człowiek, w którym, którego sercu palił się Boży Ogień, który zrozumiał, że tu nie chodzi o niego, nie chodzi o jego wygodę, nie chodzi o, o to, o, w jego sercu palił się ogień, co mogę zrobić Boże, abyś mógł przeze mnie dotykać ludzi. Tak, aby odpowiedzieli na Ewangelię, aby chcieli pójść za Tobą, aby chcieli Tobie zaufać. On mówi tak, na jednym z nabożeństw ewangelizacyjnych. Przepraszam, mówi, o, że przemawiał w parlamencie narodów afrykańskich. Kiedy przemawiał, to mówi tak jak kongres amerykański. Kiedy przemawiał do tych wszystkich kongresmenów, do tych wszystkich. Bardzo nobilitowanych ludzi. On mówił prostą Ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Chrystusa i wzywał tych ludzi do oddania życia Chrystusowi. I głosił, że on też ma moc uzdrawiać. Kiedy zrobił wezwanie o uzdrowienie, ludzie ustawiali się w kolejce, i w pewnym momencie sam premier Togo i jego ministrowie ustawili się w kolejce, aby prosić o uzdrowienie. To są fakty. To jest coś co wydarzyło się w konkretnym kraju, w konkretnym miejscu. To jest dzieło Boga, które potrzebuje człowieka takiego jak ty i ja. On chce działać przez nas dla swojej chwały. Jego jest moc, i jego jest chwała, amen. Czy możesz, czy możemy kochani chciałbym, żebyś uwierzył, Bóg chce cię użyć takim jakim jesteś. To co masz Tyle, ile masz, jeśli zdecydujesz się pójść, iść i mówić i powiedzieć, dość tego zajmowania się tylko moimi własnymi sprawami. Ale chcę być w tym miejscu, w którym Bóg mnie chce postawić. Ja wiem, że budynki nie będą zabrane do nieba. Ten budynek jest tylko środkiem dla głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Prawda? To jest tylko środek. Do nieba idą ludzie, i chodzi o to, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli dotykać przez Bożą Miłość, Bożą Prawdę, dotykać ludzi, aby mogli, przynajmniej mieli tą możliwość, opowiedzieć się, czy chcą, czy nie, czy przyjmują, czy decydują się iść za Jezusem, czy też nie. Ale ty i ja musimy dać tą możliwość. Jak powiedziałem, Bonkę zbierał potężne żniwo. Ja już teraz nie pamiętam, ale te statystyki są chyba 12 milionów ludzi w czasie tych kampanii ewangelizacyjnych oddało swoje życie Chrystusowi. On mówi, wszystko rozpoczęło się gdzieś w pewnym momencie, kiedy pozwolił Duchowi Świętemu, Bogu, przemówić do swojego serca. Przedtem mówi dosłownie. Mówi, miał pięć osób, może pięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było wszystko. A nagle Duch Święty zaczął poruszać jego serce. Wiecie, on miał zbór tam w Afryce, z tego co wyczytałem, zbór 40 -osobowy. I Duch Święty mu mówi, wynajmij stadion na 10 tysięcy ludzi. Jak zbór 40-osobowy, stadion na 10 tysięcy ludzi, jeszcze żeby ktoś chciał przyjść. Pamiętacie, jak robiliśmy bramy nieba? Wynajęliśmy salę na, czter, na 400 osób, a było nas nie wiem, 30, około 40. I niektórzy się zastanawiali, czy to jest możliwe, żeby ta sala się wypełniła i trzeciego dnia już dostawialiśmy krzesła. Bóg jest Bogiem cudów. Kiedy działamy w wierze, w zaufaniu, Bóg jest Bogiem cudów i Bóg będzie używał ludzi tak słabych, jak Ty i ja. Ale ludzi, którzy są gotowi otworzyć usta i iść, i dawać świadectwo, i wtedy dajemy możliwość Bogu działać przez nas. Jeżeli stoisz w miejscu, nic nie robisz, Duch Święty nie może działać i Bóg nie może działać, ale kiedy zaczynamy iść, mówić, świadczyć ze łzami i z płaczem, i mówimy: Oni ciągle odrzucają. Dla Boga nie ma znaczenia. Panie, daj mi chociaż jedną duszę. A kiedy zdobędziesz jedną duszę, Będziesz się modlił, Panie, daj mi kolejną duszę, daj mi kolejną osobę. I tu nie chodzi o żadną manipulację. Tu chodzi o ogłoszenie słowa życia, aby człowiek mógł wybrać życie lub śmierć, Chrystusa lub śmierć. Ja wierzę i tak słowo Boże mówi: tak Jezus nauczał, że On nie zapomni o nawet kubku zimnej wody podanej w Jego imieniu. Tak? Każda najdrobniejsza rzecz, która jest robiona z miłości do Boga, z miłości do Kościoła, będzie wynagrodzona w obfitości. Jeden będzie miał milion dusz, ale ja mogę mieć jedną duszę. Może dwie, może pięć. Nieważne. Kiedy czynimy to, co Jemu się podoba, kiedy jesteśmy w centrum Jego woli, kiedy usługujemy z miłości do Niego i do Kościoła, nie szukając swego. On to wynagrodzi. Jedna siostra. On też to opisuje. Do pastora w Niemczech podeszła jedna starsza siostra, która zajmowała się sprzątaniem kaplicy. I opowiedziała widzenie, które miała, czy sen. Widzenie chyba to było. Mówi, pastorze, śniło mi się, że tłum ludzi stał przed bramami nieba. I ja patrzę nagle. Ja mam w swoim ręku takie parę kłosów zebranych a inni są z wielkimi snopami. Ja ich tak puszczam, mówię, bo z czym ja stanę przed Panem? Ja ich tak przepuszczam przodem, żeby oni szli piersi. I nagle brama nieba się otwiera. Światłość potężna i rozlega się głos tam ze środka i Pan woła ją po imieniu. Podejdź. I ona idzie ze swoimi snami. Głosami. A Pan mówi, dlatego, że byłaś wierna w małym, wiele ci powierzę. Wiele ci powierzę. Od tego widzenia upłynęły dwa miesiące ona odeszła do wieczności na spotkanie z Panem. To, co mam, to kim jestem, to, co mogę zrobić z miłości do mojego Pana, Bóg nie zapomni o niczym, ale. Miejmy tą świadomość. Bóg potrzebuje ciebie i mnie, Twojego i mojego świadectwa. Pozwólmy Duchowi Świętemu użyć siebie tak jak on chce. Kochani, druga rzecz bardzo ważna: życie jest większe niż myślimy. Życie nie dotyczy tylko nas i naszego pokolenia, i poselstwo ewangelii nie dotyczy nas i, i naszego pokolenia tylko. Królestwo Boże nie dotyczy tylko nas i naszego pokolenia, ale te, tych następnych pokoleń, które jeśli dożyjemy, czy też jeśli dalej świat będzie istniał, dotyczy następnych pokoleń. Tu nie chodzi o nas tylko. Chodzi o tych, którzy są wokół mnie, chodzi o chwałę Bożą i chodzi o tych, którzy są po mnie i przyjdą jeszcze po tamtych, następnych. Pytanie jest, co ja myślę, jakie jest moje spojrzenie, czy ciągle kręcę się tylko wokół własnych spraw? Bo Bóg ma dużo więcej, więcej kładzie przed nami. W Psalmie 68, od 5 do 7 wiersza jest napisane tak. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie. A synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach bożych, lecz strzec przykazań Jego. Drodzy, żyjąc dzisiaj. Nie żyjemy tylko dla naszych dzieci, ale żyjemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i dla kolejnych pokoleń, które przyjdą. Dlatego tak ważne jest, aby Twoje i moje życie było mocno osadzone w Bogu i w Chrystusie, bo nie żyję tylko dla siebie. Dał im przykazania, dał im prawo, dał im najlepsze słowo, po to, aby głosili go swoim synom, a ich synowie swoim synom i kolejnym pokoleniom. Twoja i moja wiara ma wpływ na nasze dzieci, ma wpływ na nasze wnuki, ma wpływ na nasze prawnuki na następne pokolenia. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Pamiętamy Tymoteusza? Jak Paweł do niego pisze w drugim liście: Wiara, która jest w tobie, była za zadomowiona w kim? W twojej babci, w twojej mamie później i teraz jest w tobie. Nie żyjesz, nie żyjemy tylko dla siebie. To jest cudowną rzeczą, kiedy rodzice mogą prowadzić swoje dzieci do żywej wiary w Chrystusa, ale kiedy możemy też widzieć, jak nasze dzieci prowadzą swoje dzieci do wiary w Chrystusa, jak ich życie jest godne Ewangelii. Godne Ewangelii. Wierni Panu, oddani Bogu. Żyjemy i służymy nie tylko naszemu pokoleniu, ale kolejnym pokoleniom po nas życie jest większe i istotniejsze niż myślimy. Kiedy czytasz Izajasza 39 rozdział, od 6 do 8 wiersza, tam jest historia Hiskiasza. Niektóre tłumaczenia podają go jako Ezechiasz, Hiskiasz. Przyszli posłańcy od króla babilońskiego. I on im pokazał i, i świątynię, i skarbiec i tak dalej. A prorok mówi to wszystko, co tu widzisz, i co pokazałeś, to wszystko będzie zabrane do Babilonu. Wiecie, co król Jiskarz powiedział? On nie myślał o przyszłości, on myślał o sobie. Dobre jest słowo Pana, za mojego życia będzie okej, okay, a co później się będzie działo. To... Ale to nie jest myślenie dzieci bożych, to nie jest myślenie Kościoła Jezusa Chrystusa, po nas to choćby. Potop. Nie. Oto żyjemy i mamy słowo życia dla naszego pokolenia, dla kolejnego pokolenia i dla kolejnego pokolenia, dopóki świat będzie istniał. Amen. I ty i ja jesteśmy bardzo ważni w tym wszystkim. Twoja i moja wiara, twoje i moje poznanie Boga i wierność Bogu. Ale Dawid modlił się inaczej niż Iskiasz. W Psalmie 71. Czytamy jak Dawid patrzył na rzeczywistość i na przyszłość. W 71 psalmie od 14 do 18 wiersza czytamy tak. Ja zaś zawsze będę ufał i jeszcze bardziej pomnożę twoją chwałę. Moje usta głosić będą twoją sprawiedliwość i twoje zbawienie przez cały dzień. Choć nie znam ich miary, pójdę w wielkiej mocy Pana. Boga, będę wspominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, uczyłeś mnie od mojej młodości. I dotąd głoszę Twoje cudowne dzieła, dlatego i w starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o Twojej mocy temu pokoleniu i wszystkim potomkom o Twojej potędze. Hallelujah! Kochani, czy. Takie pragnienia, czy coś takiego rozmiewa w Twoim i w moim sercu, w naszych myślach, Boże, chcę głosić nie tylko mojemu pokoleniu, ale tym, którzy przyjdą po mnie, i chcę, żeby mieli silną ostoję w Tobie, aby byli zachowani w Tobie. Wiedzmy, że mamy wpływ na ludzi. Czy nam się to podoba, czy nie, ty i ja mamy wpływ na ludzi. Albo dobry, albo zły, ale mamy wpływ. Albo taki wpływ, że ludzie będą szukać Boga, w którego ty i ja wierzymy, albo będą się od Boga oddalać, mówiąc: Nie pozwólmy się ograniczać w naszym myśleniu. Pozwólmy, żeby duch Boży i słowo Boże zmieniał nasze myślenie na Boże myślenie. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 12.1. Przemieniajcie się, odnawiajcie się w duchu waszego umysłu. Drodzy, my głosimy to, co Bóg przygotował dla nas, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło. My mówimy o tak wielkich rzeczach, doświadczamy je. Przeżywamy je i ogłaszamy to, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co w ogóle na rozum ludzki nie, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Ewangelia jest niesamowita: Ty i ja możemy mieć w niej udział i mamy udział w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Biblia mówi, że my w Nim mamy pełnię, tak? Mamy w Nim pełnię. Powinniśmy to docenić i żyć tym dla niego. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę wspomnieć. Możesz dokonać znacznie więcej niż myślisz. Może niektórzy z nas powiedzieli tak, obym jeszcze tylko dotrwał do końca. Właściwie już tyle lat przeżyłem, jeszcze może trochę. Tak sobie myślimy, no trochę więcej już spokoju na starość. Już dość się nabiegałem. Dość, może narobiłem różnych rzeczy, fajnych, dobrych. A niektórzy może już w ogóle mówią, wystarczy. Tak jak jeden, jed, jak w jednym zbożem napisano, myśmy już swoje zrobili, niech teraz, pas niech teraz inni zrobią. <grystanie> tak napisali pastorowi. Możesz dokonać znacznie więcej. Wiecie, kiedy patrzę na ludzi bożych, kiedy patrzę na człowieka, który ma 80 lat, no ja wiem, inne czasy i Bóg dał mu siłę. Taki Mojżesz, nie? Ale Kaleb też był starszym człowiekiem. i Wybrał najtrudniejsze zadanie pod koniec swojego życia. Najtrudniejsze. Nie jakąś łatwiznę. Dajcie mi te wysokie, warowne miasta. Ja sobie ja je zdobędę. Wiecie, to, co słyszeliśmy dzisiaj, gwałtownicy porywają Boże Królestwo. Kobieta, która 12 lat cierpi i nie może sobie znaleźć pomocy, żaden człowiek nie jest w stanie jej pomóc. Ona mówi muszę przyjść do Jezusa. Choćby gdy tylko dotknę się Jego szaty, będę uzdrowiona. Jak wielka była jej wiara, pewność, przekonanie, gdy tylko się dotknę Jezusa, Jego szaty, nawet nie Jego, Jego szaty. I natychmiast płynienie ustąpiło. Moc wyszła z Jezusa. A Jair, czyż nie był gwałtownikiem z tego, co słyszeliśmy? Nie odpuszczał. Nie załamał się. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, tak mówi Słowo Boże. Wszystko jest możliwe. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Siła. Nie jest moja, siła jest od Boga nie wojskiem, nie siłą, ale duchem moim. To się stanie, mówi Pan. A więc muszę pozwolić Duchowi Świętemu, aby mnie użył. Tak jak On chce, w swojej mocy. Ale ja muszę być gotów. Wiecie, Bóg czyni, nic nie czyni szablonowo. Kiedy Izrael był na pustyni, nie było wody. Natrafili na gorzką, pan ją uzdrowił. Wrzuć kawałek drewna do tej wody i z gorzka stała się słodka. My wiemy, że to drewno symbolizuje krzyż. Krzyż zamienia gorycz życia w słodkość, w życie. Chrystus ukrzyżowany daje życie każdemu, który mu zaufa. Ale innym razem przemów do skały, albo uderz w skałę i woda wytrysnęła. Bóg działa na różne sposoby. Czasami Jezus mówi tylko słowo. Tak, chcę, żebyś widział. A innym razem spluwa na ziemię, zrobi błoto i nakłada na oczy i mówi idź i ukaż się, obmyj się w sadzawce. Różne są sposoby działania Boga. Ale to jest cudowne, kiedy moc Boża porusza się w zgromadzeniu ludu Bożego. Amen. To jest cudowne, kiedy możesz doświadczyć i ludzie doświadczają to ciepło działania ducha Bożego w ich sercach. Mogą odczuwać tą moc Słowa, które jest przekazywane w swoim duchu, w swoim wnętrzu. I mówisz, to Słowo nie jest martwe, to nie jest wyuczone, to nie jest ta. Za tym stoi moc Boża i obecność Boża. Moi drodzy, Bóg. Ma cele i zadania dużo większe niż sobie Ty i ja zakładamy wobec nas. Ja wierzę w to. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, co potrafi uczynić? Ponad to, o czym myślimy i o co się modlimy. Jakie są moje myśli? Jakie są moje modlitwy? O co ja się modlę? Czego ja oczekuję od Boga? Jedni zadawalają się odrobiną błogosławieństwa, inni, którzy rozumieją Boga, mówią: Daj mi do przelewu niech mój kubek opływa, niech to wylewa się ze mnie Twoje błogosławieństwo. Panie, daj, aby rzeki wody żywej płynęły ze mnie. Co mogę uczynić dla Boga i dla innych? Jak mogę pozwolić działać przeze mnie Jego chwale dla dobra innych? Bo tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Ciebie. Chodzi o naszego Boga i chodzi o ludzi wokół nas, aby byli przez Boga ubłogosławieni. Salomon mówi: Boże, nie chodzi o mnie. Daj mi mądrość, abym mógł właściwie prowadzić Twój lud. A wiecie, jak Bóg jest pod wrażeniem. Dlatego, że nie prosiłeś ani o bogactwo, ani o sławę, daje ci mądrość i daje ci te inne rzeczy, aby się miał. We wtorek tutaj mówiłem o Jonatanie i jego gierunku. czasy Saula filistyńczycy właściwie zdominowali Izrael. Wiecie nawet tak, że, żeby ktoś w Izraelu sobie naoszczył sierp, e, kosę. Bronę, cokolwiek, to musiał iść do Filistynczyków, do swoich wrogów, żeby oni mu to naoszczyli. Biblia mówi, nawet miecza nie było w Izraelu, tylko Saul i Jonatan mieli miecze. Byli totalnie zdominowani, niewolnicy, zależni. I ustawiło się gdzieś grupa żołnierzy przy królu Saulu, około 600, a, a Filistynczycy z całą armię powołali i mieli takie swoje własne punkty. Strażniczej pilnowali, żeby nie dać sobie zabrać tego, co zdobyli. A wtedy Jonatan mówi do Germka: Chodźmy ku tym czatom filistyńskim. Taka jednostka mieściła się gdzieś tam na górze dwadzieścia żołnierzy. Wiecie, a oni mieli się tam, byli na dole. I on mówi tak: pokażmy się im. Może Pan coś dla nas uczyni? Wiecie, Saul był sobie pod jabłkiem granatu i siedział z sześć, sześć, sześciuset swoimi rycerzami i się zastanawiał, co robić. A Jonatan mówi, nie będziemy czekać. Nie będziemy czekać. Może coś Bóg dla nas zrobi. I ukazali się im. A oni mówią, jeżeli nam powiedzą, chodźcie do nas, to pójdziemy, bo Pan wydał ich w nasze ręce, tak mówi Jonatan. Czasami czekamy na jakieś dziwne poruszenie, przebudzenie, nie wiadomo co, a chcę Wam powiedzieć, dzisiaj jest dzień, który daje nam Pan. Dzisiaj jest dzień zbawienia, nie jutro. Ja jutro nie wiem, czy będę żył. Dzisiaj jest dzień błogosławieństwa. Dzisiaj jest dzień mo Bożej Mocy, nie jutro. Jeśli Bóg da jutro. Reinhard Bąkę taką fajną rzecz napisał. Wiecie, bardzo mi się spodobało, że Bóg ma kalendarz tysiącletni tylko z jednym dniem. Wiecie, jak się ten dzień nazywa? Halo? Dzisiaj. Dzisiaj. Zresztą, Jego imię jest Jestem, który jestem. Dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Jeśli głos Jego usłyszysz, odpowiedz dzisiaj, nie mów jutro, pojutrze, a może kiedyś. Bo nie wiesz. Dzisiaj. Teraz! Teraz Bóg chce działać. Wiecie, ja sam czasami mówię, no Bóg musi dać jakiś czas na wiedzenia, coś musi za. No tak, i tak czekają, czekają, czekają. Ja wam opowiadałem o smicie Wiggle Zworcie, którego Bóg potężnie używał. Potężne namaszczenie Ducha Świętego było w życiu tego człowieka. Pokornego człowieka, zwykły hydraulik. A miał taką wiarę, że Bóg wskrzeszał umarłych przez jego modlitwę. Pozdrawiał beznadziejnie chorych. I kiedy on przychodził gdzieś na jakieś spotkanie do innej denominacji, to byli kwakrowie, taki ruch ewangeliczny, przebudzeniowy. Kiedyś doświadczali takiego dotyku Boga i i, I doświadczali, że ich ciała się tak zaczęły trząść pod wpływem działania mocy Bożej, stąd kwakrzy. I on tam siadał. A oni czekali na poruszenie ducha. I czekali w milczeniu, i czekali, i czekali. A on wtedy zaczął się modlić, zaczął wielbić Boga, zaczął chwalić Boga. A oni mu tak mówią, po którym spotkaniu bracie. Jak to jest, że tak Duch Święty Ciebie porusza? Bo my czekamy i czekamy i czekamy. <grystanie> Pan mówi, jak Duch Święty mnie nie porusza, to ja próbuję Jego poruszyć. Ja zaczynam wołać, ja zaczynam się modlić i moc Boża zaczyna wstępować. Amen. Jak długo? Jonathan mówi, może Bóg dla nas coś uczyni. Chodźmy. I idą, spinają się pod górę. On ma jeden miecz jego giermek nie ma nic. A tam jest 20 ludzi zaprawionych żołnierzy. Mają przewagę pozycji, z góry łatwiej je zatakować, uderzać. A oni się spinają. I Biblia mówi i zabijają jednego za drugim i odnieśli wielkie zwycięstwo, a Bóg dał strach w szeregi filistyńskie. A Saul się zastanawiał, ciągle się zastanawiał, mamy ruszyć, nie mamy ruszyć, mamy coś robić, nie mamy. Ale jak usłyszeli ten strach, mówi: Zbadajmy, co to się dzieje. Ci, którzy się po norach pochowali z Izraelitów, nabrali odwagi i ruszyli na Filistyńczyków. Ci, którzy przystali do Filistyńczyków, z Izraelitów, porzucili ich i stanęli do walki z nimi. I nagle Bóg dał wielkie zwycięstwo. Przez kogo? Przez kogo? Jednego człowieka. I Jego giermka, którzy powiedzieli, chodźmy, może Bóg coś dla nas uczyni. Kochani, chciej powiedzieć sobie co ranku wstaję, może Bóg dzisiaj coś uczyni szczególnego. Ale chcę wyczekiwać, że Bóg mnie użyje, że Bóg będzie działał w moim życiu. Idź w tej mocy, którą masz, mówi Słowo Boże. Do kogo Bóg tak powiedział? Idź w tej mocy, jaką masz. Mam dać nagrodę dlatego kto powie? Brat Wojciech, niech się nie odzywa. Komu Bóg powiedział, idź w tej mocy, którą masz? Gedeon. Gedeon, który ze strachu zamknął się Muci w tłoczni winnej zboże i wygląda, kiedy nad nadjadą. I Anioł do niego przychodzi i mówi do niego: Mężu, waleczny. Ja bym powiedział: Gedeonie, który się boisz, a Bóg do niego powiedział: Mężu, waleczny. Wiecie, my, nie wiem, od razu ten człowiek mógł się czuć podniesiony Mężu, waleczny, bo Bóg go znał lepiej. Wiedział, że w nim jest, jest odwaga, tylko on nawet o tym nie wie. Mężu waleczny! Ale tam było coś szczególnego, drodzy. Bo Gideon zadał ciekawe pytanie. Coś tliło się w jego sercu. Diabeł chciał to totalnie zgasić, ale tam się coś tliło. Wiecie co? Pamiętacie co? Jak Co on mówi do anioła? Skoro Bóg jest z nami, to gdzie są te Cuda, o których nam ojcowie opowiadali, gdzie są te znaki, gdzie są te przejawy mocy Boga, o których nam ojcowie opowiadali? Boże, daj, aby tliło się coś w nas, a jeśli nie, to pozwól Duchowi Świętemu zapalić w swoim sercu Boże myśli, Boże pragnienia, aby. aby... Pragnął, oczekiwał, może Bóg coś uczyni dzisiaj szczególnego, nowego, potężnego w moim życiu i przez moje życie? Bo tu nie chodzi o mnie, chodzi o Boga, chodzi o Jego Królestwo i chodzi o zbawienie ludzi. I Bóg dał przez Gedeona potężne zwycięstwo. I tym razem, wrogowie, którzy przez 7 lat pustoszyli Izrael, Zostali totalnie rozbici, bo Bóg znalazł w końcu kogoś, który był gotów stanąć do walki.